27 października 2024 rok. Harikatha Shri Vaishnava Das Babaji Maharaj po Radharasa Sutthanidhi. Kalipavana Avatar. Prema Purushottama. Pierwotny Pan Bóg Gura Tatwy Shishchi Nadia Bihari Sachinanda Nagoura Hari. Jego drogi towarzysz Parma Pujapada, mieszkaniec Vrindavany, Śrīla Prabhadananda Sarasvati Charan. On w swojej Śrī Śrī Radharasa Sutthanidhi Granthi 161 modlitwa, on mówi. Taka cudowna modlitwa Śrīpada, ta, która w Nikundzie w Vrindavani na święcie takiej miłosnego spotkania, ona cieszy się nektarem ust Madhavy, to Vrindavaneshwari. W tych rozrywkach nawet nie mogą uczestniczyć jej bliskie koleżanki Lalita i Vishakha. O Vrindavaneshwari, kiedy ty dasz mi tą służbę? W szłyszłym wersecie Śrīpad mówi, Śrī Radhika, kochana jego życia, jego życie. Swarupa Radharani to Mahabhava, czysta rasa. Wszechświaty będą tworzyć się, a później będą niszczyć się, ale ta lila w żaden sposób nie związana ze Wszechświatem. To jest cudowne rozrywki Anandy. Radha znajduje się w rękach Govindy, ale ona jego nie widzi. Ona cierpi w rozłąki. Czy ja będę mogła znów spotkać Rasamoyi Shyama? On poszedł. Odszedł gdzieś. Serce pali się w rozłące i ona czuje, że nie ma koło niej Govindy. Ale on jest teraz koło niej, ale ona jego nie widzi. Jej koleżanki chcą donieść do niej, że Govinda teraz koło niej, ale ona nic nie widzi, nie słyszy. Tak ozdobiona ta Madhurya Bhava. Chociaż ona teraz w rękach swojego kochanego, ale ona czuje rozłąkę z nim. Ona płacze i płacze. Ta Shyama Priya. I ona mówi, gdzie mój Shyama? I ona nawet nie zdążyła pożartować z nim, ubrać na niego girlandę. Radharani mówi do Govindy, ty masz wielu kogoś, a ja mam tylko ciebie. Govinda ma ojca, mamy, brata, krów, talent. Он сын короля Враджи. Он не может поверить, что он никого не ма. А Радхара не может поверить, что она никого не ма. Опрочь него. Так и она ма настрой. Видя он сто, Говинда бардзо се так диви. Дивися. Он роби арати лотосовым стопом Радхарани. По ногтям на ей стопах. Он роби то арати swoją praną. Wszystkie Bhagavat Swarupy to jest jego Swarupy, ale on nie może porównać się z Radharani w jej lasce. Radharani, ona wypełniona miłością i łaską. Kto robi bhajan Gaurandze? Nawet bez bhajanu Gauranga daje swoją laskę. А если вы будете могли посадить их до своего сердца, то не будете навет слов. Те, кто же робим бажан ей, которые мешкаем во Враджадхаме, на каждом кроку реализуем ласка Радхарани. Радика, она есть буство милости. О, милости, так. Тут и не гневу жадных таких, каких-то кар. Я мови
Daj mi tą służbę. Ta służba, ona jest wypełniona nektarem. A to Śrīpāda mówi. Śrīpāda mówi, że Radha, ona jest... Radha, ona jest nieosiągana nawet w tej Nikunży, nawet dla ich swoich najbliższych Sakhi. Ona teraz pije nektar ust Madana, to jest Vrindavaneshwari. Ją nie mogą osiągnąć nawet ukochane Govindy. Ona nie pojawia się nie przed kim, nawet przed Lalitą i przed innymi Sakhi. Ta służba, ona nieosiągana dla każdego. Ta rasa służby Radharani. Sakhi tylko tak żartują i śmieją się, a Kinkari, to oni służą cały czas. Dlatego, żeby dostać tą służbę, oni modlą się, żeby dostać to, co nie może nawet dostać Lalita. To i jest ścieżka w tej siedzibie służby. Kiedy Vrindavaneshwari da mi tą służbę. Śrīpāda bardzo cierpi w rozłące. On tak martwi się, nie może już czekać. On chce szybciej wejść do Królestwa Lili. Kiedy ja będę móc służyć w Vrindavaneshwari? O Radha, ty jesteś królową Vrindavany. Dzięki twojej łasce ja popadł tutaj, w to miejsce, które spełnia pragnienie. Rupa Goswami Pad mówi, dzięki twojej łasce, którą ja dzięki twojej łasce, którą dostał Dhamy, dzięki tej samej łasce ja dostanę Radharani. Jeśli ja dostał obsowania z twoimi baktami, to kto może powiedzieć, że ja nie dostanę obsowania z tobą? Ktoś może mówić, ja mam dużo złych takich cech i ja nie mogę osiągnąć ciebie, ale ja będę powtarzać twoje imię. W dzień i w nocy będę powtarzać twoje imię. I po tym wszystkie wady odejdą ode mnie. Wszystkie aparatki odejdą. Taka jest wielkość Radhanamy. Nieporównana. Kiedy my robimy aparatki, takie obrazy, to my nie możemy radować z nami. Ale Radha Mantra ma takie szakty, że Krishna taki jest przyciągnięty, wtedy on zapomina o tym, że tutaj nie musi być aparat. On bardzo szybko daje premy. Jako powtarzanie imieniu Gaury i Nitaju, my wyzwalamy się od aparat i dostajemy Krishna premy. Dostajemy smak do Krishnanamy. Na ile my przyciągamy imieniem Gaura Nitaja, na tyle my wyzwolimy się od aparat. Govinda przyciąga się imieniem Radhi. On często osądza człowieka za jego aparatki, ale jak on słyszy imię Radhi, to on nie patrzy na aparatki. My będziemy mogli dostać tą łaskę. Słysząc Radhanamy, Govinda czuje tyle anandy, tak się oczarowuje, że on nawet nie może osądzać baktów za ich aparatki. I on daje bakcie premy. Śrīpāda płacze. Znajdując tutaj, na ziemi, która cała w pyłu w Radży, pył to oznacza, że pył z lotosowych stóp Radharani. To miejsce Vrindavana ozdobione śladami lotosowych stóp Rady. Dlatego i to i jest chwała w Radży, że tam jest stopy Radharani wszędzie. Kiedy ja będę zawsze mówić imię Hari, zawsze mówić, powtarzać Mahamantry, kiedy ja będę spać, leżał, spacerował, ja będę iść do Madana Mohana i będę widział piękno ich formy.
Шріпад достав з пурці і побачив там ліли, як Кришна і Радха спацирують по лесі. Ми мислили вже тими очами, ми слышалися, ми вже тими очами не можна побачити пінкну Ради Кришни, що мусимо мати очі прими, але побачити то можливе. Єдночесно і можливе, і неможливе. Коли то можливе? Коли ми будемо бачити на Грандхі? Через Грандхі ми можемо то побачити. Через святі письма. Через описи махаджанов ми можемо то побачити. Через такі очі ми можемо то побачити. І то все називає спурті. Як Ліла Шука, він навіть не мав очі. Як він то мог побачити все? Ще якогось махараджі не було глаз, очі. Як він написав тисячі версетів? Бо він мав те очі спеціальні. Шріпад видить перед собою пінкну ласу, видить чудовний брег Ямуни і Шрі Вріндаванешварі. Коли вона видить пінкну ласу, їй серцю появиться прагнення споткатися з Кришною. Вона бачить в небо, видить гвязди, ксенжець певний, вовражив. Кожна ночь то є найпінкніше. Всього дуже пінкне. На небі певний ксенжець, і те делікатні ксенжецьові проміння спадають на землі. От того Вріндавана сталося ще дуже приємно, бо достало те ксенжецьове святло. Кожна кунжа є оздоблена квітами маліка, Джуті, Мадові, муха, делікатний, приємний вітер і обудзав всі квіти. І джева якби танчом, паві починаємо танчити, ліани танчом, бактові танчом. Їх серце танче. Коли хтось робить санкіртом, то серце бакти освінцона не тим прагненням, їх серце танче. Чи вшаванам і кіртанам трохи ананди, махаджани мовим, ні ця сітхі, ані теж прагном мешкати тут на землі і робити садани, ані хочуть бути садаком. Ні ця сітхі, вони чуємо, що вони такі звикові садаки і хочуть визволитися від анарх. І так черпимо приємність в садані. Вітер дійсяй розносить аромат всіх квітів. І для так бжмем, чмелі, кукулки співаємо на п'ятому ноті. Ноти такі. Нота то такі. Не вім, як то. В музика зроблена з нот. Нот. Всі сезони Вріндавани. Вони всі тут одразу існіють, одночасно. Найліпший сезон – то весна. Шріші Радамадова. Вони так тішимося пінкністю ласу. І Радарані мові, що хтось може так їхати і бачити інше місце, але я застаю тут. Рупа Госвамі Пад мові, що найліпше то цілий час пам'ятати все, що описуємо в Грандхі. Студіюємо з Грандхі, мислюємо о тематах, які описуємо в Грандхі, то не трудне. Памп'єдзе не можна запомінати, не можна її не шанувати, бо Госвамі дуже тяжко записували те Грандхі для нас, то як родиці, вони робимо так, щоб ми всі вивчили, а якщо ми вивчили в школі і на студіях, то не можна там відзи попросту так вижутить. Якщо ви так, з таким великим, так дуже трудно заробили пінензи, то ви будете те пінензи
tak używać gdzieś, a nie wrzucić do rzeki. To w ten sam sposób siły ciała, tak umysłu my musimy używać służby dla Pana Boga. To jest wybór mądrego człowieka. Zobaczyć Wrindawany jako las i wszystkie sezony oni używają, tak pomagają w służbie Radamadowi. Dzisiaj Radamadowa spacerują po lasach Wrindawany w okrążeniu Sakhi. Oni śpiewają pieśni tutaj w Wrindawanie zawsze zawsze są tańce, pieśni. Nawet jeśli Sakhi nie śpiewają, to chociaż ptaki śpiewają. Czyli Krishna pyta, wszystko, u was wszystko dobrze? Yugala Kishor, oni patrzą na piękno lasu i wiatr Malaj. Od niego wszystkie drzewa i liany tańczą, kukułki śpiewają na piątą notę. I czmieli też śpiewają, labędzi, pawi, żurawie też tam. Wszyscy tańczą, śpiewają. Co mówi, o czym mówi ten werset? Co mówi Śrinivasa Acharya Prabhu? Wydawało się, że las Wrindawany stracił przytomność, zobaczył Kryszny. Do tej pory Radamadowa nie spacerowali po Wrindawanie. A jak tylko las Wrindawana zobaczył, ich to stracił przytomność. I Radharani czuje ekstazę od spotkania się z Kryszną. Wydaje się, że Wrindawana ozdobiła siebie nowym takim, nowymi kolorami. Od świecenia Kryszny Radharani Wrindawana stało się niebieską i złotą. A światło księżyca okryło tą młodą dziewczynę. A liście drżą i drzewa drżą. To wydaje się, że to taka młoda dziewczyna Wrindawana też teraz drży. Jako dziewczyna drży. Так само от Ананды во Вриндаване появляемся все такие вот знаки экстазы. Пенькну Вриндаваны звеньшася от спевов кукулек. Радарани свети на звота, а Ксенджис теж свети. И выдайся же, а же такое стопенное звото и стопенное сребро, оно так смешася. И листья там мало, drzewa. One świecą tym świeceniem stopionego złota i srebra. One teraz, te liście ozdobione świeceniem Radharani. Na wodach Yamuny odbija się srebrne świecenie księżyca. Taka piękność we Wrindawani. Narodom Dastakur mówi, to niemożliwe opisać. To można tylko zobaczyć. To można tylko realizować. Ale niemożliwe to opowiedzieć. Kiedy ktoś zobaczy to, on od razu straci, nie będzie mógł już nic mówić. Co on może powiedzieć, jeśli jego głos będzie drżać i łzy będą cieknąć z oczy? Wtedy wy nawet nie będziecie mogli czytać granthi. Wasze serce będzie bardzo takie niepokoić się. Сила tej незвыклой сидибы, то материальное тело не может то так вычимать, то моц, то силы Вриндаваны. Шри Кришна подходит до джев и лиан, дотыка их и пыта, як вы себе чуете? Вриндаванеши варирадарани, она их крулева, и она взраться си до них. О джева, о ліани, о птаки, чи єстесьте щасливі? О чмілі, чи ви не маєте якийсь перешкод? Бачанс, на Шрі Кришні Радарані цілий лас танчі, як така молода танцерка. Прийшли дуже шановні гості. Вриндаван то королевство, а прананат Вриндавани зараз прийшов і джева танчом. Przyszedł bardzo szanowny gość i
Вони мусять танчити перед ним. І вони мусять оферувати йому платки квітів. В часі танцю є різні мудри, такі ренки так робить спеціальні такі. І Іліани, вони теж танчують навядше. То видається, що Жиліани, то ренці Джеф. Чмелі і кукуки, вони співають пісню, під котором танчить лас. То є сводка пісню Вріндавани. Коли хтось танчить і співа, там мусить бути якийсь місць, який мусить бачити, що все є добре, що нема якихось помилок, що чи той танець є добрий, чи той спів є добрий. І той вітер, він якби учить те Еліани Джева танчити. Світлення Радамадави розпшихнілось всюди. Тут і ви в Вріндавані зараз все освітлено не тільки світленням Радхи і Кришни, і Кшинжиса, але джева, ліани, всі листя, вони теж світлять, як клейноти, то описана Ананда Вріндавана Чампу. Так Каві Карнапур описує джева і ліани. Вріндавана виповнена силою і енергією. Тут і світом тисяці сонця. І тут і даєм таком приємному таком хвут святого тисяці ксінжіців. Чмілі латаєм. Вони подлатаєм до Радамадави. Вони заставляємо Ліани Мадави і прилетаємо до Радамадави і так жмем коло них. Те чмілі, вони подобні очам Вріндавани. Квяти то як очі, а чмілі то як такі кропки в очах. Не вім, як то сі називає. А Вріндавана то така молода дівчина. Танчом Ліани Маліка Мадави і своїм танцем вони дають щастя Шрі Кришні. Так і своїм співом і чмілі своїм теж таким жменням теж даємо щастя Кришні. Так пінкні співаємо птаки. Радамадава, вони сам дуже задоволені. Слушаємо цей дзвінк. Води Ямуни такі всі такі пилок. На водах Ямуни всюди такі пилок з квітів. На джевах і ліанах дуже такі вже дійжалі овоці, дуже мандаріни, помаранчі, виногрона і гранати. І все так і дійжало, то все так попросту спада на землі само. Во Вріндавані, в кожній країні є краї свої, є овоці, але во Вріндавані є всі овоці. І вони ті овоці хочуть достарчити радість тим смаком ради Кришні, радість принести. Всі такі учуття ради Мадави задоволені Вріндаваним. То, що вони слышать, що бачать, то, що смаки різні. Радарані, то є як золотий лотос, а Кришна як хмура дещу. Як можна їх описати? Неможливо язиком описати їх. Шемасундар обіймує Радарані і так вложи своєю рукою їй на рамі. Он збирає квіти і овоці і офірує Радарані. То так маніфестація його молодості. Радарані бачить джева Ашока і квіти Ашока дуже такі ясні, червоні. Квіти Ашока подобні на квіти Рангана, але квіти Рангана є тверді, сам тверді, а Ашока дуже делікатний. Вона прагнула взяти ці квіти, але її ренці дрожом. І Говінда сам зірвав цей квіти Ашока і віддав ренці Радарані, але її
ręce drżą i ona zaczęła ofiarować te same kwiaty Śri Krishnie. A Krishna wziął te dwa kwiaty Ashoka, on włożył za uszy Radharani. Ili pytań, ili odpowiedzi, ili obcowanie. Oraz Jikendra, popatrz na piękno Yamuny. Popatrz, jak podnoszą się fali. Zobacz, jak to jest piękno. O mój kochany, chodź. I Govinda mu odpowiada. O moja kochana, chodź, idziemy. Dawaj potańczymy, pospiewamy. Odpoczniemy na brzegu Yamuny. Oni podszedli do wody Yamuny. Yamuna też młoda dziewczyna. Ona też zna, jak służyć. I ona falami swoich ręk tak kąpie stopy Radamadavy. Jak jeśli do nas przychodzą goście, to my z taką pokorą kąpiemy ich stopy. Tak i Yamuna dotyka lotosowych stóp Rady Kryszny. W wodach Yamuny tysiące lotosów. Czerwone, niebieskie, białe, żółte. I też lilii tam są. I te wszystkie kwiaty zebrali się razem i tak podeszli do stóp Rady Madhavy. I wydaje się, że Yamuna ofiaruje im te kwiaty. Zobaczył służby Yamuny, co czują Rada Madhava. Kiedy one cieszą się tą służbą, one podobne na drzewo Tamala, które obejmuje złota liana. Śri Krishna mówi, pogram tutaj sobie na flecie. Taka piękna atmosfera. Dzisiaj ja zacznę nasz śpiew i tańce. I on zaczął grać na flecie. Słysząc flet swojego kochanego, dzwon jego dzwoneczków na stopach, gopi zdecydowali się, że będą teraz razem wszyscy śpiewać. Govinda im sam mówi, byłoby bardzo dobrze, jeśli by wy zaczęli śpiewać i grać na muzycznych instrumentach. Ja nie chcę grać sam. I tutaj one zaczynają grać wszystkie siedem not. Oni śpiewają jakieś tam czyste noty i zmieszane noty. Zmiksowane. Oni nawet śpiewają te noty, które ludzie nigdy nie słyszeli. Не слушали. Они спеваем седем нот, пять нот, ружные ноты. Терас нот. Чи терас можно спевать рагу вайрагу? То-то, але тут-то нот и день то-то само. Для того, они спеваем раги в ружных часов, ружных сезонов. И Гурудев мови, якісь назви раги и рогини. Амадова мови, а цо? Gdzie jest muzyczne instrumenty? Nic nie przynieśli? Są różne instrumenty. Jest instrumenty jako bębny, trudne instrumenty jako wina, a jest lekkie instrumenty to jako flet. Instrumenty, do których dmuchają, instrumenty, po których biją, instrumenty, które mają struny, to królestwo ma nie tylko premy, ale i muzyki. Bo Radharani, to jest Gandharvika. Cała muzyka tak naprawdę ona wychodzi z Radharani. Z dźwięku jej dzwoneczków z jej stop. Jaką jest ta Radha? Te, którzy wielbią ją, kto pragnie stać jej służącej Radharani, ona wyższa niż tysiące Lakshmi Devi, które kłaniają się Wisznu. Skąd się wzięło tysiące Wisznu? Bo jest tysiące wszechświatów i tysiące oceanów mleka. I w każdym wszechświecie Karbodakaszaja Mahavishnu i on ma, każdy z nich ma Lakshmi Devi i w tysiące wszechświatach jest tysiące brahmów i każdy brahma ma swoją Брахмані,
Jest tysiące Mahadewów i każda z nim jest z każdym z nim z nich jest Rudrani czy Durga, tysiące Indr, Indrani, Shakti Varga zawsze istnieje. Jeśli jest Varuna, to jest Varunani, żony Prajapati, żony Manu, jest Devi, Apsary, Kinary. Wszyscy wielbą Radharani. Uczą się śpiewu, muzyki, tańcu, różnym artystycznym, różnym rzeczom uczą się od Radharani. Parvati przyjmuje to też od Radharani. Indrani, żona Indry. I Brahmani, żona Brahmy. Savitri, Gayatri. Radharani tak błogosławia ich wszystkich. I mówią, wasze pragnienie wszystkie spełnią się. I mówi do nich, wiadomo, że jako nauczycielka Anumy, wiadomo, że wy wszystko będzie dobrze i wy wszystkiemu się nauczycie. Jeśli tak do ucznia powiedzieć, że on nic nie będzie, jeśli niczemu się nie nauczy, to on straci pragnienie uczyć się. Ale Radharani mówi dla wszystkich, że ona daje wszystkim swoje błogosławieństwa i mówi, że ich pragnienia będą się spełnione. Jeśli tu ktoś gra na winie, to tutaj nie jedna wina, a jest dużo różnych win. Radharani w czasie tańca pokazuje taki mądry, że nawet Govinda uczy się o niej. O, jest jakaś forma labędzia, papugi, puk księżyca, zamknięty lotos. To tak rękami można robić te mądry w czasie tańca. I ona pokazuje w czasie tańca te wszystkie mądry. Te tańce Radharani, jej mądry, zaczarowują wszystkich gopi i Govinda. Govinda nie może porównać się z Radharani. On mówi, no, dawaj, zatańcz. I Radharani tańczy tak szybko, że Govinda nawet nie może wyobrazić sobie tego. Radharani mówi, ja zaraz zatańczę, a ty tak zaczynaj wszystkie rytmy te grać. I zobaczymy, czy będziesz mógł to zagrać. Tam, gdzie Shri Krishna robi jakiś błąd, to Radharani pokazuje mu swoim tańcem, że tam jest błąd. Ona tańczy tak szybko, jak błyskawica. I jeśli Krishna zagrał jakiś nie ten rytm, to ona tak w tańcu to pokazuje. I sam Govinda dziwi się, on siedzi i trzyma się za głowę, jak tańczy Radharani. Govinda mówi, o rady, wydaje się, że kiedy ty tańczysz, sam brzeg Yamuny tańczy razem z tobą. I Vishaka też może tańczyć bardzo w cudowny sposób. Sam las tańczy razem z nimi. Od tego, że duje taki przyjemny wiatr, a Govinda, on tylko może siedzieć. Bo jeśli on zrobi jakiś błąd, to wszyscy będą śmiać się nad nim. Oni zawsze tutaj stwarzają nowe ragi, melodie, rytmy. Jeśli wy chcecie tam, dostać się tam, wydaje się, że musicie mieć taką kwalifikację, ale Bhakti Maharani pomoże nam. My tutaj możemy osiągnąć anarthanivrisi i chociaż Shastriya Shraddhi. Сама века жадкость то Шрадха. Вера в слово гуру, вайшнавов, шастры, садху. Це день эта вера змнейшася. Хоча ж в тим життю достать Шрадха, вяри. Тен, хто вже ма Шрадха, тен достає кваліфікації весь до святині Бхакти. Брахма, Шива, інні деви хочуть радувати Вайкунтханатха
swoim śpiewem i tańcami. Dlatego, żeby radować Vaikuntha Natha, sama Lakshmi Devi śpiewa i tańczy i pisze te tańce, wymyśla te tańce i pisze te pieśni. Ale takim źródłem wszystkich tańców i śpiewów to jest Radharani. Od jej tańców włosy rozplątają się, ubrania stają się mokre. Oni głęboko oddychają te gopi w tańcu. Radha Madhava są bardzo piękne, jako chmura deszczu i błyskawica. Ktoś przyjmuje tambule, którą do tego jad Govinda. I oni tak odpoczywają, ktoś tak ich wachluje. Kto to będzie robić? Lalita? Nie, to robią służący. Lalita tańczyła, Vishakha tańczyła. Wszystkie saki zmęczone, ale kinkary, oni zaczynają masować stopy, delikatne stopy Radharani, oferuje im zimną wodę, soki. Nie zimną, tylko trochę zimną. I Vrindadevi przyniosła różne soki. Oni bardzo słodkie. I dlatego Vrindadevi przyniosła jeszcze jakieś słone rzeczy, czatni, dżemy. Shri Krishna oferuje to Radharani i sam cieszy się tym oferowaniem. I dostajemy Adaramrity jednego Adaramrity jedzą. Oni już takie wypili takie wino z miodu. Teraz oni śmieją się bez przyczyny. Mówią coś, co nie ma sensu. Zobaczcie, jaka lila. Jedna saki powiedziała, dlaczego ja w swoim napoju widzę księżyc? Ona w swoim kubku widzi odbicie księżyca. Ale ona mówi, jeśli ja zaraz wypiję ten księżyc, on wstanie, tak będzie w moim gardle. Tak. A druga mówi, o, teraz niebo pada na nas i ziemia krąży się. Ale to jej głowa kręży się. Oni nawet nie mogą wymówić tego dobrze. Jedna mówi, trzymaj mnie, padam. A Govinda zauważył, że na jego szyi nie ma kałstupki, taki klejnot czerwonego koloru, jako rubin. I Radharani mówi, gdzie twój kałstupka? A Krishna mówi, to ty ukradła mnie. A Radharani mówi, Ja nie kradła, to Vishakha ukradła. Ona dobrze umie kraść. A Vishakha mówi, to nie ja, to Indulekha ukradła. I w ten sposób każdy mówi na innego. I w końcu Radharani powiedziała, to twoja Vanamala ukradła twojego kołstupcha. I Govinda powiedziała, tak, jesteś prawa. I powiedział do swojej girlandy, o, to ty ukradła mojego kołstupcha. I on zaczął tak ruszać swojej girlandy i zobaczył, że jego klejnot był w tej ванамале, в гирлянде. I tak przykręcił swoją girlandę i kołstupcha pojawił się tak naprzód, tak ruszał do przodu to kamienie. I tak oni wszyscy śmialiście, żartowali. Radharani pijana od Adaramrity Govindy. I Lalita i Vishakha, oni też są pijani. A służyć teraz będzie Seveka, Sarasvati Patmuvi. O Vrindavaneshwari, ja pragnę tej służby, której nie mogą dostać nawet kochany Shri Krishna. Proszę, daj mi tą służbę. Daj mi zrozumienie tej służby. Otwórz dla mnie królestwo tej Sewy w moim umyśle i szybciej zabierz mnie do tego królestwa służby. Wszyscy mają tą
to pragnienie. Tutaj ją nazywają Vrindavaneshwari. I co, tam służby nie mogą dostać nawet Lality Vishakha? Tak, nie mogą. Ta służba jest bardzo taka okryta. Tylko Kinkari może wejść do Nikunży i robić tą służbę. One nie mogą pójść tam, gdzie takie tajemne, ukryte, takie gry Radamadowe. Dlatego ja przyjmuję służby Kinkari, a nie Lality i Vishakhi. I nie przyjmuję schronienia innych Prajagopi, które mają Madhur Bhavę. Ja przyjmuję schronienie Kinkari, pragnąc iść ich ścieżką. Dlatego ja będę zawsze znajdować się w Vrindavanie, studiować to, robić bhajan, iść w ślady Kinkari. Ja nie chcę mieszkać w Vrindavanie podobnie ateistu z nieprawdziwymi jakimiś pragnieniami. Jeśli my dostajemy takie szczęście, ale nie bierzemy do swoich ręk, to czy możemy my to liczyć, że to jest szczęście? Dzięki Lasse Mahaprabhu. Jutro znów spotkamy się dla Harikathi.